Ha, 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 ha. Szalony doktor Max i Testing Room przybył znowu. Jak widzicie, zbudowałem już, przygotowałem sobie Testing Rooma. Powiedzieliście mi o tych książkach w komentarzach do opętanego przez Herobrine, ale ja o tym wiedziałem, więc dziękuję tym, którzy napisali, ale nie trzeba było. Ja o tym wiedziałem. Dobra, więc pierwszym eksperymentem chciałbym wam pokazać najszybszy transport, jaki został odkryty, przenoszenia przedmiotów, na przykład z farmy kaktusów, tylko że nie mam kaktusów. Więc zrobimy z farmy Dirta. Tak, wiem, że Dirta się nie farmi, ale nie mam nic innego. Okej. O, mam sadzonki jeszcze. Ale dobra. Chciałem wam tylko pokazać mniej więcej, jak to działa. Jak widzicie, Dirt tutaj przebył o wiele szybciej drogę niż ten, który się jeszcze ślimaczy. Jak to działa? To bardzo proste. Pod strumieniem wody musimy położyć kostki lodu. Jest tylko jedno ale. Kostek lodu nie możemy wydobyć. Więc musimy albo je zhakować, czego nie polecam, albo zrobić coś, co już nie działa na tej wersji. Więc jest niemożliwe zrobić tej farmy, ale dla osób, które grają na kreatywie, może się to przydać. Mieliśmy małego crasha, ale doktor Max zdążył się przez to przygotować. Po pierwsze słyszałem Endermana, a to nie było w planach. I tutaj chyba coś widziałem fioletowego. O, tu jest Ender... Dobra, może udajmy, że go nie widzimy. Więc jesteście pewnie ciekawi, czy działa to także na transport człowieka. Nie, tylko przedmiot porusza się płynnie. Z ogromną prędkością. Więc mam nadzieję, że wam się to przyda na Creative Moda. Choć na Creative Mod idziemy ci wszystkie itemki, ale nie wiem. Jak robicie jakąś grę z wyrzutnią na, albo na multiplayerze, coś dla adminów się przyda i takie tam gówna. To był błąd w poprzednim odcinku Testing Rooma, bo był źle połączony kabel i dlatego ta skrzynka nie strzelała, ale już to poprawiłem. Więc jakby co, przepraszam. Dobra, więc możemy chyba przejść do drugiego eksperymentu. A eksperymentem jest enchanting. Więc pokażę wam enchanty, ale przed tym zrobię małe cięcie, bo jak widzicie mamy errora. Dokładnie. Więc zaraz wracam. To znowu ja! Więc chcę wam pokazać bardzo fajnego enchanta, który nazywa się Silk Touch. Ten enchant jest na tyle zajebisty, że jak wykopiemy sobie kawałek trawy, to mamy blok trawy. Widzicie? Blok trawy. Grass block. Jak wykopiemy kawałek tego, jak to się nazywało? Stone'a, to mamy cobblestone'a? What the hell? Aha, nie ten kill off. To mamy stone'a! Ha? Ha? No. A jak wykopiemy lód? To nie mamy nic, bo noc to znerfił. A kiedyś można było kopać lód i dlatego ten transport itemów był możliwy. Tak. Wywalimy ten kill off, po co mi? Musimy zatkać dziury kiedyś. Może pierw po co będzie, naprawimy ten tutaj, bo będzie mnie to wkurzało. Dobra, więc po pierwsze od wersji 1.1 możemy enchantować łuk. Zenchantujemy go za 37, zobaczymy co się stanie. Power 5, czyli o 5 serduszek więcej zabieramy. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewien, ale tak wam mówię. Jak widzicie, mam dość spory poziom, 843, ale to praktyki bicia Endermanów. Nie martwcie się, to dla każdego jest możliwe. I teraz chcę wam pokazać, jak zrobić tego enchanta, którego wywaliłem tam. Gdzie go wywaliłem, to stan? Nie. Silk Touch, który kopie właśnie te tutaj... O, tu go wywaliłem chyba. Tak? Tak. Który kopie właśnie stone'a w kopalniach, zamiast... Nie byłoby problemów z przetapianiem i tak dalej, i tak dalej.
jak jesteśmy w kopalni. Więc znowu zrobię małe cięcie, bo znowu mam crasha i pokażę wam. Wiem, przepraszam, ostatnio Minecraft mi szwankuje i właśnie mniej więcej dlatego nie nagrywam. Ale chciałem wam coś nagrać, więc zaraz wracam. Wy nawet nie wiecie, jakie ja przez to będę miał problemy z renderowaniem. Jak mi jakiegoś jednego klipu nie będzie chciało wrzucić, to będzie w gorszej jakości i takie tam bajery. Ale teraz postaramy się zrobić Enchanta Silk Touch. Jest on na 40 coś. Oczywiście, jak już zrobimy ten enchant, o, na przykład tutaj. O! Za pierwszym razem! Jej! A ja porobiłem sobie tyle kilofów. Dobra, więc teraz na ekranie pokażę wam się screen tego enchanta, którego zrobiłem, jak zrobić Silk Touch i Unbreaking 3. Free. No, jak widzicie, jest tutaj. A ja sobie tak popatrzę, zapamiętajcie ten kod kreskowy, abyście mogli na 49 poziomie, bo to zapamiętałem, zrobić sobie kill off z Silk Touchem. Więc drugi eksperyment zakończony sukcesem! Trzeci eksperyment to właśnie kopanie Dilta chyba, czy nie? Czy to wam nie wystarcza? Chcecie więcej? Poprzedni odcinek i tak był długi, może już zakończymy, co? Nie? Nie chcecie, żebym was zostawił. Nie macie co robić. No skoro tak prosicie, to nie mam wyjścia. Posiedzę i popatrzę na drzewa. Naprawdę to nie mam pomysłu. Co jeszcze mogę wam pokazać? Zastanówmy się głęboko. Spójrzmy na owce. Spójrzmy na nią. Może pokazać wam coś z update'a 1.1, który wyszedł niedawno. Tutaj mamy farmę tą dziwną, więc mogę wam pokazać. Jak chodzimy teraz po tym, jak to się nazywało? Po zaoranej ziemi. Nie psuje się ona. Zepsuje się ona jedynie, jak będziemy po niej skakać. Tada! No, trzeci eksperyment wykonany! Wiem, odcinek pewno jest za krótki. No ale mamy już trzy eksperymenty. Ja zawsze planowałem robić trzy eksperymenty co jeden testing room, więc... To był testing room z prowadzącym doktorem Maxem Białym. MC Iza nie było, więc... Goodbye.